Siema. Wyjechałem dzisiaj Beciną na kole potrenować, ale mówię sobie, skoczę jeszcze na miasto zobaczyć. Może ktoś będzie śmigał, to się dołącza. Fajna sprawa, dzisiaj się dowiedziałem, że Oleg Motocykle, czyli główny dystrybutor marki Lead na Polskę albo nawet na Europę, nie wiem, chyba na Europę, przedłuża z nami umowę, czyli z całą ekipą, czyli ze mną, z Kubą, z Tomkiem. W zeszłym roku tylko ja dostałem ciuchy, buty, kaski, o takie różne rzeczy. A w tym roku wpisali też Tomka i Kubę, czyli zapracowali sobie chłopaki. I dzisiaj dostałem listę właśnie tych ciuchów, które właśnie dostaniemy. No bardzo zadowolony jestem, po prostu aż nie wierzyłem w to, że tak nas docenili. Super się współpracuje z Oleg Motocyklem. Dzięki, Magda. Kuba dostanie kask, dostanie ciuchy, buty, rękawice, gogle, Tomek to samo. Ja oprócz tego wszystkiego to dostanę też buzer. Oczywiście Lita, wszystko. U nas już na krótko, w spodenkach jeżdżą. Jestem naprawdę, no, bardzo zadowolony, po prostu zaskoczony. Nie spodziewałem się tego w ogóle. Tutaj będą nauki jazdy. O kurde, są nawet. Ja bym musiał tutaj zawinąć. Podjadę do Krzysztofa, bo widzę, że lekcje robią. Właśnie bym chciał tu przyjechać na plac. Jeżdżą, ale trafiłem. Petarda. Wiedziałem. Szczęście, no, normalnie szczęście. Ciekawe, czy Krzysztof pachołki będzie rozstawiał. Siema. Ale cię przyłapałem. Widzisz, nie? Nie, no na tym, na treningu. Kurcie. Chyba z miotką. Daj to ci zamiotę, to ci pomogę. Nie jestem taki. Nie. Idę się przywitać z kursantem. Kursantką, to na koło ją nauczę od razu. Jest kursantka. No
no ja tego na pewno nie zrobię. Nie no, zrobię. BMK. Siema, i jak tam ci idzie? Dobrze idzie? Ja przyjechałem cię uczyć na kole, wiesz? No, Krzysztof mówi, przyjedź, to jest kursantka, to od razu na kole się nauczysz. Na jednym, na tym tylnym. Chcesz? Nie? Tylko to będziesz robiła, czy jeszcze coś? Starobiłam to. Aha. No ja już tu raz byłem, już trenowałem tym. Ale najlepiej to mi na kole wychodzi, wiesz, tego slalomu to tam już za którymś razem, a tym dużym motocyklem nie mogłem, nie? No. Co, nie wywalił się motocykl ani razu? Mi nie. Tobie nie, a komuś też nie? Nie wiem, ja chyba pierwsza na nim jeszcze. A, no bo to jest jakaś świeżynka. Robiliśmy te rury do tego. To trenuj, ja popatrzę. Nie, bo mi nie wyjdzie. Pierwszy raz mi wyszło na tym teraz. No, no to nie dasz radę. Ja tu pojeżdżę na jednym kole, a ty będziesz śmigać tym. A, możesz pokazać. Ale co, na kole? Dobra. Zawsze chciałam. Chciałaś? A jaki będziesz miała motocykl? Nie wiem. Nie wiesz jeszcze? A jaki byś chciała mieć? No jakiś taki... Szosówkę, turystyka takiego, czy coś takiego na sporcie? To jest taki, no miejski taki bandziorek, nie? To jest 300 chyba. 310. 310, no. A najlepiej na kole to takimi się jeździ, wiesz? Super monciakami. A takie to pojemności są od 250 wzwyż, nie? W czterosuwie. Ci parę rad mogę udzielić, żebyś sobie wiedziała, jak to. Musisz sobie wytrenować po prostu kompresję, żeby motocykl, wiesz, twoim ciałem odbił na sprężynie i strzał delikatny ze sprzęgła z gazem. No. I wtedy jak te wszystkie techniki połączysz, czyli pierw kompresja, gaz, strzał. Tak jest. Kompresja, gaz i strzał, nie? Widziałam na YouTube. No to na kanał możesz też wbić, nawet będziesz sama na kanale. A, na YouTubie. No, na Blegopso. Na tym kanale tylko na kole jeżdżę. No. A czy nie tylko, ale no główny temat to jest taki, nie? I zobacz, mam takie kółko. No. Do nauki. Znaczy ja go nie potrzebuję, nie? Ale założyłem, to wiesz, lepiej mi treningi idą, nie? Wtedy mogę wolniej jechać. No. No, bardziej go wypionować. Czyli takie coś musisz trenować. Bach, bach, to bach. Tylko na siedząco, czy stoisz, albo tu... Na siedząco. Tym jak jeździłem, chyba też go wyrwałem trochę. Tylko on ma blokady, nie? No. Tym się nie da, bo on ma blokady. No, ale coś tam wyrywa. Chyba na dwójce nawet. No i próbuj z wyższego biegu, nie? Nigdy nie jest niskiego. Bo niski zależy od motocykla, lepiej go sobie wyczuć na wyższym, czyli nawet trójkę wbić i tak delikatnie go podrywać, zobaczyć na ile to koło ci pójdzie i tak stopniowo, coraz wyżej, nie? Bo jak od razu go, wiesz, wypionizujesz, to się wystraszysz i nie będziesz chciała tego robić, nie? Taką, wiesz, małą łyżeczką, pomału, tak jak się człowiek uczy chodzić, to tak samo trzeba nauczyć się na kole, nie? No. A jak jeszcze na rowerze byś chciała, no to już w ogóle, nie? Tylko to jest zupełnie inna jazda, ale już masz już trochę takie przyzwyczajenie do tego pionu, nie? Tak samo jak stopi robią, nie? No to też trzeba mieć przyzwyczajenie, że znowu masz głowę w dół. Jak z kolei w terenie ja jeżdżę, no to mam przyzwyczajenie, że mam i głowę w dół, i głowę do góry, całe ciało i... Ale nie mówię, też się wystraszę, jak wiesz, za mocno polecę, no to też, nie? Ale wiem, co robić, nie? Mniej więcej, nie? I tak samo jak motocykl na boki idzie. No to wtedy musisz balansować, nie? Ale mówię, pierwsza sobie go
Fajnie, nie? Tak na zlocie, czy gdzieś tam przez miasto sobie trochę na kółko wyrwać, no. Nie? A tu widziałaś, jak wyrwałem? Nie. Nie widziałaś? Nie. Właśnie patrzę, co hałasuje, nie? A, tylko hałas był, a nie było efektu... Bo mam słuchawki i tam, co pan robi, słyszę, nie? Aha. No dobra, no to tutaj trochę mam nadzieję, że się nie wyglebię. To ci pokażę, to jeszcze później pogadamy, a ty... Na story? Proszę? Na story mogę sobie nagrać? Na co? Na Insta. Możesz. No, śmiało. Tylko żeby tu nie było wstydu, żebym nie wyglebił, wiesz? Ja tutaj trochę poświruję, zobaczę, jak ty sobie tu trenujesz. Bo od razu Krzysztofowi reklamę zrobię. I potem jadę na obwodnicę tam, na tą boczną i tam trenuję na kole, nie? A kurde, fajnie. No, także jak będziesz ten, miała już prawo jazdy, będziesz miała sprzęt, to możesz tam na obwodnicę, jak Jacewo jest i jest ten most, to zaraz za mostem w prawo to jest taka ulica, gdzie nic nie jeździ, nie? I tam ale można trenować. Obok obwodnicy jakby? Tak, obok, no. A, to widziałam tam często, jak jechałam, że tam na motora sobie właśnie... No to my tam jeździmy, ja tam jeżdżę ja na kole. Nie widziałam, nie? Aha. I widziałaś na kole, jak jechałem? Nie. Akurat może przerwę mieliśmy. No, ale głównie tam, bo tutaj kiedyś z 7 lat temu szukałem gdzieś jakiejś drogi, co można potrenować, co się uczyłem, dopiero to nic nie znalazłem, nie? I dopiero jak tą obwodnicę oddali i to, nie wiem, tam wyczaiłem to z 3 lata temu i tak jeżdżę cały czas, nie? Dobra, to ty sobie nagraj na Insta. Jest mało miejsca, wiesz, za krótkie to jest, nie? Nie można się rozwinąć. Może być. Może być, nie? No widzisz, bo tak samo jak, wiesz, lecieć na kole, to trzeba też umieć wylądować, nie? Lądujesz zawsze z gazem. Ja już nie ląduję z gazem, bo ja wiem, co mam zrobić, nie? Jak się zachować, żeby motocykl, wiesz, się nie wyrzucił do przodu, nie? No. To jak ty nagrałaś, to teraz ja cię nagram, jak ty tutaj ten. Ale mi nie wychodzi to jeszcze na tym. A to dobrze. No nie dobrze. No to kurde, no to zacznie wychodzić, nie? No raz nie wyszło. A ja się spytam Krzycha, czy już ktoś się wyglebił na tym o rurowaniu. A teraz zobaczę drugą stronę. Nie, no nikt się nie wyglebił. To mam nadzieję, że ty też się... A jak ty masz na imię, powiedz? No, czulowo tak. O Jezu. Daga. No to Dagmara, tak? No to czemu czulowo? A ja jestem Jarek. Ośrodek Szkolenia Kierowców, Krzysztof Jabłoński, Inowrocław, patrzcie, Staszica 30, macie numer telefonu, nauka jazdy dla motocyklistów, samochody, ciężarówki, wszystko. Krzysztof tutaj ma uczennicę na BMC 310, no pięknie, no kurde, super, dobrze. No widzisz? Bardzo ładnie, druga jazda to bardzo ładnie. I to nie? Pierwsza jazda, czy druga? Druga, no. Tym motocyklem pierwszy. No widzisz? Bo wczoraj miała 250, tym mniejszy. Aha. A dzisiaj ma
Ale mówi, że też chce na kole się nauczyć. Już podstawy dałem, nie? No, no, widziałem właśnie. Wiesz, jak będzie zdawała, nie? I egzaminator zobaczy, że wiesz, na kole jeszcze pyknie, nie? To od razu ją postawi, tak powiem, na nogi. Nie, to od razu zdane. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.